Czy wiesz, kto i w jakiej sytuacji ma pierwszeństwo? Omówię dla Ciebie kolejne pytania z oficjalnej puli egzaminacyjnej dostępnej na zdamy to. Pytania będą dotyczyły sytuacji, w których to Ty jedziesz drogą z pierwszeństwem przejazdu. Zaczynamy. Kliknij, proszę, nauka B i rozpocznij naukę. Czy zamierzając jechać prosto przez to skrzyżowanie, masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony? Tak, gdyby to było skrzyżowanie równorzędne. Ale to nie jest skrzyżowanie równorzędne, to jest skrzyżowanie ze znakami, które ustalają tutaj pierwszeństwo przejazdu. Zwróć uwagę, że pojazdy nadjeżdżające z prawej strony nadjeżdżają drogą podporządkowaną, a ty jesteś na drodze z pierwszeństwem, więc nie musisz tym pojazdom z prawej ustępować. Masz zamiar skręcić w prawo na tym skrzyżowaniu. Czy w związku z tym masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdom, które zbliżają się? Z lewej strony. No, właśnie, mamy tutaj znowu tak zwane łamane pierwszeństwo. Zobaczmy, jak to wygląda na grafice. Teraz jest łatwiej, prawda? No, właśnie, skręcamy w prawo, pojazdy nadjeżdżają z lewej strony. Oba pojazdy mają znak droga z pierwszeństwem, więc oba pojazdy są w sytuacji równorzędnej, ale skoro te pojazdy nadjeżdżają z lewej strony, to ty masz pierwszeństwo na tym skrzyżowaniu. Zwróć uwagę, że te pojazdy, które nadjeżdżają z lewej strony, Ciebie mają po stronie prawej i tobie tego pierwszeństwa muszą ustąpić. Czy skręcając w lewo na tym skrzyżowaniu należy zachować szczególną ostrożność? Jesteś na drodze z pierwszeństwem, będziesz cały czas poruszać się drogą z pierwszeństwem, ale czy należy zachować tutaj szczególną ostrożność? Oczywiście, że tak, bo zbliżasz się do skrzyżowania. Przepis wyraźnie mówi, że podczas zbliżania się do skrzyżowania musisz zachować szczególną ostrożność i to niezależnie od tego, kto na tym skrzyżowaniu ma pierwszeństwo. Czy w przedstawionej sytuacji, jadąc w lewo za widocznym znakiem, opuścisz drogę z pierwszeństwem przejazdu? No właśnie, tutaj musimy rozumieć tabliczkę T6 dołączoną do znaku D1, droga z pierwszeństwem. I ta tabliczka wskazuje przebieg drogi z pierwszeństwem przez to skrzyżowanie, w związku z tym, poruszając się w lewo, będziesz cały czas na drodze z pierwszeństwem. Czy w tej sytuacji, skręcając w lewo, masz zawsze pierwszeństwo na tym skrzyżowaniu? No właśnie, mamy znak droga z pierwszeństwem, ale pojazdy nadjeżdżające z prawej strony też mają znak droga z pierwszeństwem, a to oznacza, że jesteś z nimi w sytuacji równorzędnej. A to z kolei oznacza, że jeżeli skręcasz w lewo na tym skrzyżowaniu, to musisz ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony. Reguła prawej ręki. Zamierzasz jechać na wprost, a kierujący pojazdem nadjeżdżającym z przeciwka planuje skręcić w lewo. Czy masz przed nim pierwszeństwo? Tutaj działa ogólna zasada w zakresie pierwszeństwa, która mówi, że jeżeli skręcamy w lewo, to ustępujemy pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z naprzeciwka na wprost i skręcającym w prawo. A w tej sytuacji to ty jedziesz prosto, a pojazd naprzeciwka skręca w lewo, więc to ty masz tutaj pierwszeństwo i tego pierwszeństwa ustępować nie musisz. Czy w tej sytuacji poruszasz się drogą z pierwszeństwem przejazdu? Oglądaj filmy od początku do końca, bo za chwilę będzie widoczny znak. Teraz widać znak, więc jesteś na drodze z pierwszeństwem. O czym mówi ci znak D1, a także tablica dołączona do tego znaku. Tablica T6, więc tak jesteś na drodze z pierwszeństwem. Czy w tej sytuacji zbliżasz się do skrzyżowania z drogą podporządkowaną, znajdującą się po lewej stronie? Gdyby ktoś przegapił znaki drogowe. To jeszcze można posiłkować się taką grafiką. Oczywiście, że tak. Zbliżasz się do skrzyżowania z drogą podporządkowaną. Mówi o tym znak drogowy. Tabliczka T6, która wskazuje, że droga podporządkowana będzie tutaj występowała po lewej stronie. Zamierzasz skręcić w lewo. Czy masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z lewej strony? Oczywiście, że tak. Dlaczego? Dlatego, że ten pojazd wyjeżdża z drogi podporządkowanej. Mamy znak D1 plus tabliczka T6, i ta tabliczka wskazuje, że po lewej stronie mamy tutaj skrzyżowanie z drogą podporządkowaną. Więc, skręcając w lewo, mamy pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z drogi podporządkowanej od lewej strony. Dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu. Jeżeli masz ochotę podyskutować na temat pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach, to zapraszam na lekcję na żywo ze mną. Jak zdobyć dostęp? Bardzo prosto. Wystarczy wejść na stronę, zdamy to, kliknąć lekcję live i wybrać interesujący Cię temat. Do zobaczenia.